Dobry, witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Bruno Nurzycki, a to jest Telewizja Media Narodowe, program Kościół, Naród i Państwo. Będę w nim rozmawiał z panem Kazimierzem Frąckiewiczem, którego serdecznie witam w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. Który już gościł w naszym, w naszym studiu. Rozmawiałam z nim na temat kresów, ponieważ jest on specjalistą w dziedzinie kresów, badaczem tej tematyki od lat i autorem niedawno wydanej książki pod tytułem Polskość Kresów. 诶。Uh Kresów Wschodnich. Wartość tej publikacji jest taka, że jest ona pracą pionierską, wbrew temu, co możecie sobie Państwo pomyśleć, tyle już prac na temat Kresów się ukazało. Poprzednią rozmowę, Panie Kazimierzu, poświęciliśmy na omówienie właśnie polskości Kresów Wschodnich. Drugą rozmowę, ze względu na mnogość tematów, uznaliśmy, że warto poświęcić na koncepcję tak zwaną Jerzego Giedrojcia, koncepcję polityki wschodniej, która w dalszym ciągu, za sprawą być może resentymentów, zaraz tego od pana do nim, mam nadzieję, wraca w dalszym ciągu i jest promowana. Zatem, czym jest koncepcja Giedroycia i na czym ona opiera swoje podstawowe, zasadnicze założenia, ile ma wspólnego z pierwszą Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą i koncepcją tak zwaną polityki jagiellońskiej, bo w ten sposób i po takiej linii się ją utożsamia. Znakomite pytanie i jest to kwestia, na którą Polacy muszą sobie wreszcie odpowiedzieć. Czy doktryna Giedroycia jest polityką jagilońską? Czy to chodzi o państwo polskie, państwo nawiązujące do idei jagilońskiej, a więc silne państwo narodu polskiego narodu cywilizacyjnego? Czy też chodzi o zaprzeczenie, zwalczanie tej y, koncepcji polskiego narodu cywilizacyjnego poprzez atakowanie polskiego imperializmu, polskiego nacjonalizmu? Zatem, może najpierw, czym jest koncepcja Giedroycia, a potem y, co ma wspólnego z koncepcją rzekomości? Koncepcja Giedroycia nie ma nic wspólnego z koncepcją polskiej jagilońskiej. Koncepcja Giedrojcza jest wypadkową wynikiem oddziaływania na społeczeństwo polskie interesów obcych mocarstw. Chciałbym zwrócić uwagę, że koncepcja Giedrojczyzmu to jest koncepcja tak zwanej Rzeczypospolitej wielu narodów, a więc kwestionowania polskiego charakteru przedrozbiorowego państwa istniejącego do roku 1795 na obszarze historycznych ziem polskich. Koncepcja ta zakłada, że nawiązuje wprost do rosyjskiej koncepcji Rzeczypospolitej. Otóż Rosjanie w XIX wieku, usiłując włączyć skład ro, państwa rosyjskiego zagarnięte od Polski ziemię, prowadzili badania i tworzyli koncepcje mające wykazać ich rosyjski charakter i polskie nie, niezasadność polskich roszczeń do tego obszaru. Wówczas to yy, kadra naukowa rosyjska, zaczęła tworzyć myśl, że przedrozbiorowa Polska nie była Polską, tylko była właśnie Rzeczą Pospolitą. Była Rzeczą Pospolitą, pisaną oddzielnie. Punktem wyjścia do tej nauki, do tej wiedzy, była książka Nikołaja Gerasimowicza-Ustrełowa, wydana w 1839 roku na zamówienie carskiego ministra oświaty Sergeja Uwarowa, miała ona wykazać po prostu, jak już wskazałem, e, rosyjski charakter kraju zachodniego, jak nazywali Rosjanie polskie ziemie wschodnie, rosyjski, rosyjski charakter tego obszaru i bezzasadność polskich roszczeń, polskich, pol, polskiego, polskich pretensji do tego obszaru. Więc już e, w, w, to właśnie Nikołaj Gierasimowicz ustriałow Uczony petersburski z Uniwersytetu w Petersburgu wskazał drogę, po, po której w, po powstaniu styczniowym 1833 roku, po jego stu, stu, zduszeniu przez, przez Rosjan, poszła cała już nauka rosyjska. I celem tej nauki, pisane na zamówienie, tworzone na zamówienie, było właśnie wykazanie, że Polacy nie są gospodarzami tego terenu, że jest to teren, terytorium odwiecznie rosyjskie któremu Polacy jedynie powierzchownie narzucili swój narodowościowy charakter. Po, po, przymusowo go opalaczyli i okatoliczyli, ok, skatolicyzowali, okatoliczyli rdzenie rosyjskie, rdzenie prawosławne ziemie, rdzenie prawosławną rosyjską ludność. Myśl ta była, była kontynuowana przez takiego badacza moskiewskiego, profesora Iwana Iwanowicza Łapo, który twierdził, że Um, Unia Lubelska nie doprowadziła do likwidacji odrębności państwa litewskiego, wielkiego Księstwa litewskiego, którą nazywał ideologicznie państwem litewsko-rosyjskim, żeby wskazać jego rosyjski, a nie polski charakter. Um, więc stwierdził, że te odrębności państwa litewsko-rosyjskiego istniały do końca upadku Rzeczypospolitej i że nie może być mowy o zjednoczeniu tego państwa rosyjskiego. W pełnym zjednoczeniu z Polską. Polacy jedynie siłą narzucili powierzchownie swoje wartości, natomiast Rosjanie, gospodarze tego państwa, ciągle walczyli, żeby z tego ucisku polskiego się wyzwolić. I to była koncepcja tej wielonarodowościowej, wielonarodowej, wielocywilizacyjnej Rycie Koncepcja ta dalej była rozwijana również przez innych profesorów, innych, innych naukowców rosyjskich. Należy to wskazać na Matwieja Kuźmicza Lubawskiego. To był profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, który wyodrębniał na terytorium Rycie państwa rosyjskie, takie jak Rosja Biała i Rosja Czerwona, które funkcjonowały niezależnie od funkcjonowania Polski. Polska była państwem, które, jak, jak, y, które gdzieś tam na obrzeżach tej Rycie funkcjonowało jako jeden z jej podmiotów. Natomiast w ramach tej Rycie funkcjonowały niezależne od Polski, państwa rosyjskie. Y, Rosja Biała i Rosja, Rosja Czerwona. Rosja Czerwona to chodzi o, chodzi o y, obszar ze, ze stolicą w Lwowie, a Rosja Biała to, to, to obszar, który dzisiaj nazywamy Białorusią. Y, więc to jest ta koncepcja polityki Giedroycia. Czy zatem ona była naszą własną polską koncepcją? Nie, została narzucona przez zaborców. Została narzucona po, przez zaborców, żeby osłabić naród polski. Zaborcy zauważyli, że rozbudzając kwestię narodowościową na Kresach Wschodnich, znacznie można osłabić naród Polski. Pozbawić go źródeł siły, a tym samym suwerenności, że przez to przez rozbudzenie kwestii narodowości na ziemach wschodnich, da się po prostu naród Polski tak osłabić, że nie będzie on w stanie samodzielnie funkcjonować. Będzie, będzie można po prostu zdominować Polaków. I co się poniekąd udało. Też w mojej ocenie, poza źródłem Poza tym źródłem koncepcji Rzeczypospolitej wielu narodów, które stanowi historiografia przedrewolucyjna, historiografia rosyjska, imperialna historiografia rosyjska, drugim takim źródłem to, jest, to są koncepcje globalistyczne. Koncepcje globalistyczne, które zamierzają po prostu zlikwidować naród, zwłaszcza te narody wielkie, które stanowią cywilizację, które, w których naród jest czymś innym niż posługiwanie się miejscowym językiem bądź dialektem na rzeczy, lecz który realizuje własną politykę, ma aspiracje, ma aspiracje polityczne. I celem pozbawienia Polaków możliwości realizacji swoich aspiracji politycznych, swojej suwerenności, stręczy nam się koncepcję właśnie tej Rzeczypospolitej Wielonarodów, bo w ten sposób nie jest, możliwe, nie jest możliwa restytucja polskiej cywilizacyjnej, polskiego narodu cywilizacyjnego na tym obszarze, który dawał nam możliwość niepodległego funkcjonowania. No ale ta koncepcja brzmi niezwykle atrakcyjnie, tak cukierkowo. Wspaniała społeczność funkcjonująca wspólnie, wielokulturowość, ubogacanie kulturowe, wspólne jakieś no, zwyczaje, bogactwo tych zwyczajów, bogactwo potraw, bogactwo jakichś właśnie obyczajów. Brzmi to niezwykle atrakcyjnie, przyjemnie i jednocześnie wiążemy to jakoś w podświadomości z dużym terytorium Rzeczpospolitej. Być może dlatego taką Koncepcja Jerzego Gedrojcia, lansowana przez kulturę paryską, głównie bo tamten ośrodek miał miejsce. Zresztą, tak samo w Paryżu, poprzez czasopismo Prometeusz, w okresie międzywojennym, był ośrodek polskiego prometeizmu, co ciekawe. No właśnie, ta koncepcja była niezwykle. Chodliwa, jeśli chodzi o, onośność, jeśli chodzi o te wartości dla m, takich laików. Gdzie pan upatruje tego, że ta koncepcja miała m, taką dużą siłę, bo jakieś ośrodki finansowania, no nie okłomujmy się, musiały za tym stać. Zatem m, moja hipoteza jest następująca: czy przypadkiem ta jej m, taka właśnie m, przyjazność dla ucha, jeśli się o niej słucha, nie była jednocześnie wspierana przez pewne ośrodki? Należy przyjąć, że byłoby to wielką, wielkim nieprawdopodobieństwem, gdybyśmy przyjęli, że została ona stworzona przypadkowo, bez wpływu tych wielkich ośrodków finansowania, które miały wpływ na funkcjonowanie polskiej diaspory, polskiej migracji za granicą w okresie zimnej wojny. Takie rozumowanie, że polska kultura była takim niezależnym, Niezależną wyspą na morzu wpływów amerykańskich, no, trąci taką niedorzecznością, bo y, trwała zimna wojna. Było y, starcie dwóch bloków, i y, Amerykanie wspierali i finansowali funkcjonowanie takich ośrodków, które z polskim imperializmem by, będą walczyły, po to, aby móc odwoływać się do tych narodów y, tworzących Związek Sowiecki które można by wykorzystać do rozbicia Związku sowieckiego, a więc w globalnym star rozgrywce amerykańsko-sowieckiej. I dlatego Amerykanie wspierali, finansowali myśl pols ośrodki polskojęzyczne, polskojęzyczne ośrodki propagandy na Zachodzie, takie chociażby jak Radio Wolna Europa, ale nie tylko, po to, żeby przy ich pomocy od oddziaływać na Polaków poprzez przekazywanie myśli korzystnej dla tego imperializmu, dla racji stanów, stanów zjednoczonych najlepiej, żeby to było oparte podane w języku polskim nawiązujące do jakichś, do jakichś sentymentów, resentymentów w przeszłości luźno z nią powiązanych które, które to odwoływanie mogłoby sprawiać u ludzi słabo zorientowanych wrażenie, że mowa jest o czymś innym niż rzeczywiście chodzi to znaczy chodziło o wykorowanie takiej idei, która by przez odwoływanie się do polskich marzeń o niepodległości zwłaszcza w okresie tego zniewolenia komunistycznego do polskiej potęgi do, polskich, do polskiej naturalnej rywalizacji z, Ro, z Rosją, która jest naturalną rywalizacją, to co by nie mówić, to albo Polska, albo Rosja w tym, na tym obszarze może być jako państwo suwerenne, czy coś imperialne, Jeżeli, albo, albo Rosja będzie imperium, albo Polska będzie suwerenna. Jedno z dwóch. W związku z tym w sposób naturalny odwoływano się do koncepcji polskiej agielońskiej, do, do silnej Polski, żeby sprzedać produkt, który z polską silną, polską niepodległą miał niewiele wspólnego. I Amerykanie, Finansując właśnie e, polskojęzyczne ośrodki informacji, czy też dezinformacji na Zachodzie, e, oddziaływali na redakcję paryskiej kultury, na Radio Wolna Europa, aby e, nie promowały czy też zwalczały polski imperializm, polski nacjonalizm, który był uważany za, za sprzeczny z, no, e, z interesami amerykańskimi i mało ważny w, w tej globalizacji, w tej konflikcie e, o globalne przywództwo. Mało istotne e, takie narodo, narody jak polskie polski naród powinien się w tej sytuacji powiedzieć po jednej ze stron. Taka była, taka, takie, takie było rozumowanie i Sowietów, takie było rozumowanie Amerykanów. Nie chodziło o żadną niepodległą politykę polską. I e, co, co charakterystyczne, Jan, Józef, Jan Nowak Jeziorański, kierownik rozgłośni Polski Radio Wolna Europa, już w 1972 roku w czasopiśmie na antenie wydawanym przez to właśnie, przez Radio Wolna Europa, zamieścił tekst, w którym twierdził, że Jerzy Giedroyć żadnej polskiej polityki wschodniej nie wymyślił, żadnej koncepcji polskiej polityki wschodniej nie wymyślił, lecz dostał jej gotowy tekst od Amerykanów z poleceniem wydruku na, na łamach yy, kultury paryskiej i, Jerzy, i Jan Nowak-Jeziorański twierdzi, cytuję tutaj za Marianem Kałuskim z jego czterotomowej pozycji sprawy kresowe bez cenzury, który to twierdzi, odwołując się właśnie do Marian Kałyskiej, odwołując powołując się na Jana Nowaka Jeziorowskiego, jego tekst na antenie, na, w czasopiśmie na antenie z roku 1972 roku, twierdzi, że w istocie Jerzy Giedroć nie był samodzielny w formułowaniu swoich koncepcji, że jego redakcja była finansowana przez Amerykanów i brutalnie nazwał po prostu nazwał Jerzego Giedroća amerykańskim agentem. Zatem zatem jest to, jest to oczywiście brutalna prawda, czy ta brutalna brutalne hipoteza czy to jest teza? To każdy, każdy z widzów niech oceni samodzielnie, niech, niech, nie, niech dotrze do źródeł niech poczyta Mariana Kowalskiego. Jest, jest to szokująca szokująca teza, ale ona wiele wyjaśnia. Ona wiele wyjaśnia dlaczego dlaczego ta koncepcja tak 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 giedroyczizmu posługuje się takim nieprzyjaznym wobec Pol polskich Polaków językiem. Dlaczego, dlaczego w deklaracji sprawy ukraińskiej Jerzy Giedroycz atakował polski imperializm? Dlaczego ci, którzy odwoływali się do tej ide ideologii w postaci chociażby, jak taki pisarz, historyk francuski Daniel Beauvoir, y, powołują się na, y, wyda wydając swoją polonosceptyczną pozycję, książkę y, y, Carat trójkot ukraiński, carat szlachta, carat lud na Wołyniu podolu i Kijowszczyźnie w latach 1793-1914. Dlaczego atakuje, atakuje polski imperializm, polskie rzekome mity yy, Sienkiewiczowskie, yy, obraz Polski stworzony nieszczęśliwej i, i yy, stworzony przez, przez yy, yy, Juliusza Słowackiego? Dlaczego atakuje? Yy, Dlaczego twierdzi, jakoby Polacy gnębili, prześladowali lud chłopów ukraińskich i, i, i białoruskich? I dlaczego właśnie nawiązują Francuz Daniel Beauvoir, autor tej pozycji, tej książki Trójkot ukraiński, zamieścił zamiast przedmowy na swoim w, w, w swojej książce, wydanej po polsku w 2005 roku, ale wcześniej po francusku już w 1988 roku, list do siebie Józefa Czapskiego, w którym ten właśnie pan Czapski atakuje polski imperializm i rozprawia, rozprawia się z tak zwanymi polskimi mrzonkami e, dotyczącymi polskości, e, polskości Kresów Wschodnich. Otóż e, i tu należy zauważyć, że, że wpływ Giedroycia na... Postawienie tego typu pozycji, jak pozycja, pozycja Daniela Bowła, był taki, że Jerzy Giedroć w słowie wstępnym podziękował cieniom kultury paryskiej, które wskazały mu drogę. I właśnie taką drogę mu wskazały. Drogę walki z polskim imperializmem, z wartościami cywilizacji polskiej. Jeśli czyta, poczyta się Trójkot Ukraiński, to on wprawdzie mówi o, kwestie, o kwestii caratu, o oporze Polaków przeciwko polityce rosyjskiej, ale językiem niechętnym Polakom. W sposób, który nie przyznaje Pola, Polsce, Polakom prawa suwerenności do tego obszaru, i e, sposób promujący wyraźnie taki, ten inny sposób zagospodarowania tego obszaru, a ten inny sposób zagospodarowania tego obszaru to jest sposób zagospodarowania zgodny z interesami amerykańskimi bądź innymi w którym powstał, powstanie jakaś federacja, jakieś Międzymorze, w którym Polska bynajmniej nie będzie suwerenem, nie będzie podmiotem, lecz jednym z partnerów. W związku z tym, w związku z tym, w czym interesie, kto jest twórcą tej koncepcji? Twórcą koncepcji jest ten, kto daje pieniądze. Czy ona ma zupełnie polski charakter? Odwołuje się do polskich uczuć, do polskich marzeń o wielkości, o niepodległości, o suwerenności? Cynicznie po prostu działając na szkodę naszego interesu narodowego. Czy zatem Jerzy Gedroid w tej koncepcji, którą ukazał pan tutaj, która w sumie zdaje się być, że była zarówno miała elementy inspiracji ze strony Ameryki, jak i ze strony jeszcze planów rosyjskich? I publikacji wcześniejszych. No bo trzeba zauważyć, że Amerykanie zainteresowali się tym obszarem dopiero po II wojnie światowej. Natomiast Rosjanie interesowali się, w całym, się naszymi, naszymi ziemiami w całym XIX wieku. To w całym XIX wieku podejmowali szereg, tysiące najróżniejszych akcji, różniejszych działań, aby polskość na tych ziemiach wykorzenić. Proszę zauważyć, że przez 123 lata zabory, zaborów a na ziemiach wschodnich, tych na przykład y, ziemiach y, 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 właściwej Białorusi, czyli za Dnieprem i y, za Dźwiną na, na wschód, to jeszcze dłużej, bo od 1772 roku podejmowali szereg działań depolonizacyjnych, które się y, nie powiodły w, w, w dużej mierze. To znaczy się one powiodły. Mhm. One powiodły się na tej zasadzie, że y, powiodły się chociażby w tym, że Polska zaczęła się cofać, Polska zaczęła mhm. się stamtąd cofać, że y, 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 Polaków cywilizacyjnych było coraz mniej, Spadała ilość blaków cywilizacyjnych na Ziemiach wschodnich. No i jej sukcesem takim pogrobowym, jak gdyby, który tym sukcesem, który przetrwał upadek Rosji Carskiej, jest to, że obecnie to my dalej tworzymy tą koncepcję Rzeczypospolitej, to my dalej depolonizujemy sami z siebie tymi, te, te ziemię, przyjmując koncepcję, w który, przez które mamy bezwarunkowo wyszedł się tego dziedzictwa. Wyszedł się marzeń o naszej suwerenności, naszej niepodległości. W imię powstania bloku antyrządowego, bloku państw. Yy, który, którym zarządzałby ktoś starszy i mądrzejszy od nas, i, yy, i w ten sposób po prostu mielibyśmy jakoby jakąś część suwerenności uzyskać, ale jaka to suwerenność, to, to my wiemy obecnie, bo właśnie w takiej suwerenności obecnie funkcjonujemy. Wspomniał tu pan o antyrosyjskim bloku państw. Brzmi to, no, kolejny raz użyję tego określenia tak brzmi to tak, właśnie tak łatwo, tak przyjemnie, tak cukierkowo, że yy, antyrosyjskość to dobre. Yy, każdy, kto się z tym nie zgadza, no to jest ruską onucą, ruskim agentem, prawda? Jeżeli jeżeli ktoś na przykład polemizuje z koncepcją gdr no to automatycznie musi być ruskim agentem. Endecja współpracowała z, z Rosjanami. No właśnie, bardzo łatwo to okrasić tymi hasełkami, które spowodują, że bezwarunkowo będziemy akceptować tego typu politykę. Celowo przed chwilką wspomniałem właśnie do tych wspólnych elementów rosyjskich i amerykańskich w tym momencie, żeby ukazać, że ta układanka wcale nie jest taka prosta. I teraz przejdę do, do, do pytania. Czy nie uważa pan, że Jerzemu Giedroyciowi i jego tej koncepcji mocno pomogli komuniści? Zaszło podobne zjawisko jak w przypadku Józefa Pisuskiego. to znaczy fakt, że funkcjonował w tak zwanym drugim obiegu, był związany właśnie z, z tym zachodem, z tym powiewem zachodu, z tym oddechem jaki Polacy odczuwali na zachodzie w środowiskach emigracyjnych, pomogło mu właśnie tylko i wyłącznie przez ten sam fakt, że był on i do dziś jest, zaznaczam, ponieważ środowiska komunistów współczesnych także atakują Jerzego Giedroycia, czy to właśnie nie pomaga Jerzemu Giedroyciowi, Giedroyciowi tej jego koncepcji przetrwać już sam ten fakt, że jest krytykowany przez komunistów. Którzy w ten sposób polskim patriotom, być może osobom dobrej woli, uświadamiają, że Giedroyć musiał być mądry, skoro atakują go komuniści. Bardzo podobne zjawisko zachodzi w przypadku Izafa Pisuckiego. Panie redaktorze, Jerzy Giedroć, koncepcja Jerzego koncepcja a więc koncepcja bezwarunkowania, bezwarunkowego wycofania się Polski z Ziem Wschodnich. Była dobra dla wszystkich nieprzyjaciół polskich. Polski. Była dobra dla Imperium Rosyjskiego, dla, dla Sowietów, bo y, czy można wyobrazić sobie lepszą koncepcję, niż, lep, lepszą sytuację niż taka, w której Polacy sami zrezygnują ze swojego dziedzictwa na tym obszarze, sami dobrowolnie się wycofają i y, jeszcze nazwą to polską, y, y, polską koncepcją, polską polityką? No jest znakomita sytuacja. Y, y, więc, y, więc jeżeli pojawił się na Zachodzie Taki człowiek, który koncepcję negacjonizmu Polskości Kresów Wschodnich promował, zgodnie z interesami Ameryki, ale przecież tutaj o ironio, zgodnymi również z interesami Stanów Zjednoczonych, które nie chciały tutaj awanturek pomiędzy wasalami, czy przyszłymi wasalami, czy też wówczas pomiędzy Polską, która była, że tak powiem, rozgrywana przez Stany Zjednoczone. Przez Radio Wolna Europa, przez, przez, przez Głos Ameryki, przez radiostację, przez kulturę paryską. Czyli koncepcja kiedy była na rękę i Sowietom, i Amerykanom. Była na rękę obu tym stronom, e, dlatego, że Polska nie, nie była potrzebna jako państwo suwerenne, jako, jako gracz suwerenny. E, e, I dlatego jeszcze, e, Amerykanie mieli do ugrania rozpad Związku Sowieckiego, żeby stać się globalnym ocasem. Natomiast Rosjanie mieli do ugrania e, integrację na, zagarniętych od Polski ziem, w, w, ramach, w, ramach, w ramach państwa rosyjskiego, czy też tworów, które, o, którzy oni sobie utworzą, jakieś niepodległe państwa rosy, ukraińskie, z nazwy niepodległe, białoruskie, tworów, które jakkolwiek, tak jak, jak, jakkolwiek nazwane, jakkolwiek nazwane, czy to Republi Białoruska SSR, czy Ukraińska A. SSR, czy, 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 czy jakakolwiek SSR Mogła być też równie dobrze nazwana wschodniopolską SSR, bo i takie koncepcje później też były. Chodziło o to, aby zagospodarować dla Rosji, dla Sowietów teren który stanowił cywilizacyjną Polskę i żeby Polacy w tym nie przeszkadzali. Jeśli pojawił się taki pan, a proszę zauważyć, że w czasach komunizmu mówienie w Polsce, w PRL o Kresach Wschodnich było zakazane. Mówienie i pisanie o Kresach Wschodnich było zakazane. Ten temat miał zostać wyparty z myślenia zbiorowego, z debaty publicznej. Były to tematy zakazane, żeby w żaden sposób nie kwestionowano w podbitym państwie zagarnięcia przez Sowietów naszych ziem wschodnich. I e, zatem, jeśli Jerzy Giedroć promował koncepcję z, zgodną z interesami rosyjskimi, to dziwne, żeby m, zarządzający Polską kolaboranci sowiecy nie zainteresowali się tym panem. E, więc, więc po upadku z, Związku Sowieckiego, e, nieprzypadkowo, Nieprzypadkowo pojawił się, znowu te koncepcje Giedroycia zaczęły tak aktywnie funkcjonować, no bo były to koncepcje wymierzone w, w polski naród, w polski nacjonalizm, w polski imperializm, a chodziło o to, żeby wtłoczyć Polskę w skład organizmów wielo y globalistycznych, Unii Europejskiej, NATO, żeby po prostu, żeby zmienić wprawdzie gospodarza tego terenu y y między Bugiem a Odrą, ale żeby w dalszym ciągu nie był nim naród polski, żeby to był gospodarz gdzieś tam ten zewnętrzny, starszy i mądrzejszy. Zatem, zatem Jerzy Giedroć był po prostu jakby jak, ojcem i dla, 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 zarówno dla sowieciarzy, jak i dla, jak i dla, dla tych, którzy, którzy widzieli w Stanach Zjednoczonych oparcie dla suwerennego polskiego bytu. A więc mąż opatrznościowy, Jerzy Giedroć, mąż opatrznościowy, który, który y, 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 pozwoli Polskę Polskę y, y, pozwoli stłumić polski imperializm, polski nacjonalizm, pozwoli Polskę zintegrować ze strukturami ponadnarodowymi, zachodnimi, tak? I, i, te, i po prostu i y, 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 rękoma samych, Polak samych Polaków, przez koncepcję rzekomo odwołujące się do Wielkiej Polski, do, do, do polskiej Jagiellońskiej, do potęgi polskiej, do historycznej potęgi, zdusić słamsić i sprowadzić nas, pozbawić nas dziedzictwa historycznego, w, 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 pozbawić nas y, historii, tożsamości. Po prostu, żebyśmy zapomnieli, czym naprawdę polska cywilizacja polska jest. I proszę zauważyć, panie doktorze, taką, taką rzecz, na którą zwrócimy uwagę, a która może umyka takiej świadomości społecznej, że wówczas w tym czasie, czyli koniec rządów, koniec rządów Gomułki, początek rządów Gierka, przybył do Polski do francuskiego ośrodka kulturalnego Daniel Beauvoir. I przez trzy lata był dyrektorem tego ośrodka, a był osobą ukształtowaną pod wpływem idei Giedroycia i z polskim imperializmem. Osoba o poglądach Więc te, te kontakty pomiędzy komunistami, a tym ośrodkiem paryskim i generalnie tymi ośrodkami zachodnimi za pomocą takich ludzi jak Daniel Bowo, odbywały się, o czym teraz się nie mówi, ale... Jest to niepoprawne politycznie. Niepoprawne politycznie, nikomu niepotrzebne z punktu widzenia tych interesów, które mają w Polsce jakby zagospodarować dla swoich interesów. Natomiast z punktu widzenia polskiego, Należy wskazywać. Te wszystkie formalne, nieformalne połączenia między Giedroyciem, komunistami w Polsce, Moskwą, Waszyngtonem, Radio Wolna Europa, Jan, Jan je, je, no, je, 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 Jeziorański, w każdym razie to należy do tego wracać i badać te wszystkie połączenia, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście Giedrojc stworzył koncepcję polską, czy też dano mu do druku koncepcję stworzoną w Białym Domu. No dodajmy, że Jerzy Giedroć jeszcze za młodu był związany z lewicującymi środowiskami, chociażby czasopism, z tego co pamiętam chyba Bunt Młodych, jeśli się nie mylę, prawda? Jerzy Giedroyć był redaktorem i współpracował z szeregiem pism, czy akurat z Buntem Młodych, to nie pamiętam, natomiast współpracował przed wojną na pewno z Włodzimierzem Bączkowskim, bo darze w czasopismie Polityka, to była taka czasopismo i już wówczas... W tym czasopiśmie zastanawiano się z Włodzimierzem Bączkowskim właśnie nad kwestiami konieczności zachowania polskiej suwerenności w Galicji Wschodniej i po wojnie właśnie ta myśl, myśl Bączkowskiego, który został jakby ściągnięty przez Amerykanów, został zatrudniony w bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, zaczęła być wykorzystywana właśnie dla celów Stanów Zjednoczonych. Czyli po prostu koncepcja wykorzystania myśli prometejskiej i powiązanej z nią koncepcji tak zwanej Polski Jagiellońskiej, żeby to połączyć w ten sposób, żeby. Pięknie to brzmi: Prometeusz, tak, tak, Jagiellonowie. Tak, wszystko są świ 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 świetliste, świetlane wzorce, świetlane koncepcje. które tak naprawdę wiążą się z dawaniem przywilejów politycznych yy, za darmo. Które tak naprawdę yy, wiążą się z pozbawianiem polskiej mhm. suwerenności z, mhm. z, yy, z, z skrępowaniem naszej myśli politycznej mhm. w ten sposób, że przez promowanie typu myśli, myśl, typu giedrocizm, nie, nie ma już pola na myślenie suwerenne. Bo ta koncepcja objęła 100% polskiej myśli. 99% tego, co się Polacy myślą o relacjach Polski z zagranicą, oparte jest na ideologii jedrojcia. Nie ma miejsca w takim wypadku na polską suwerenną myśl państwową tak jak powiedziałam, jest ona właśnie dlatego lotna, bo jest taka słodka, cukierkowa, przyjemna i na zakończenie muszę zadać to pytanie, oczywiście zmierzamy do końca, muszę zadać to pytanie w kontekście obecnej bieżącej polityki partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, które to zdaje się utożsamiać w bardzo szerokim zakresie właśnie z koncepcją Jerzego Giedrojcia, chociaż ośrodki informacyjne powiązane z Prawem i Sprawiedliwością, jak zauważyłem, często wypowiadają się na temat koncepcji Giedrojcia w takiej formie, że no nie wszyscy się z tym zgadzają, czyli to to jest takie bardzo ostrożne, natomiast jest ona moim zdaniem mimo wszystko realizowana. Jaki przekaz jako autor publikacji, jak chociażby tej książki, przypominam, Polskość Kresów Wschodnich, jakie, jakie miałby Pan rady dla ekipy rządzącej, której być może na pewnych etapach tej działalności międzynarodowej przyświeca właśnie doktryna Giedroycia? Nie chciałbym skupiać się, skupiać się na aktualnej sile rządzącej Polską, dlatego że z giedrycyzmem mamy do czynienia co najmniej od 1989 roku, zanim przyszło do władzy obecna kipa, było mhm. szereg innych i one wszystkie krowały się w sumie tą samą, tą samą strategią, tą samą ideologią. Chciałbym dedykować, prosić rządzących, żeby myśleli bardziej suwerennie. Żeby odczepili się od klamek, czy to w Moskwie, czy to w Waszyngtonie, czy to w Brukseli, żeby uwierzyli, że Polska jest samodzielną cywilizacją, że jest państwem, które, które stać na suwerenność i że my, Polacy, domagamy się polityki suwerennej, a nie polityki wasalnej. Dziękuję bardzo. Tym krótkim komentarzem, zdaniem, y, kończymy tą rozmowę. Moim rozmówcą był pan Kazimierz Frąckiewicz, znawca kresów, y, publicysta, pisarz, y, mecenas z zawodu, ale historyk z, 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 z zamiłowania z, z, z drugiego zawodu. Jeszcze raz przypominam, autor książki Polskość, kresów y, wschodnich. Spróbujcie państwo zdobyć tą nową publikację, bardzo, bardzo wartościowa i w dużo szerszym kontekście ukazująca kresy książka. Dziękuję państwu za tą rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak marsz niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz mediów narodowych to krok do repolonizacji mediów.